Siedź dalej. Opierdalaj się. No, no. Dobra, lećmy, lećmy z koksem, nie będziemy... O! Fajnie! Jakaś obrona! Nie, 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 najpierw to... No, właśnie, właśnie. Aha, maksymalny poziom to nie dostanę. Ale przynajmniej online'owy dostał. Czesio. Jeszcze ulepszone. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, to nie był problem. Wystarczyło, żeby jednostki podeszły. Co jest do cholery? Jeszcze jeden zamek? Co to kurwa? Ja pierdzielę. Kurwa, no... Jak tu wejść do niego? Może jego zdobędę? Albo najpierw tego pokonam i dopiero, żeby mnie nie denerwował. Czyli co, było 9 do 1? Aha, za mało punktów ruchu. A ten sobie nie pójdzie, bo nie ma stateczka. Czyli co, to było bardzo nieuczciwe, tyle mieć zamków. Naprawdę nieuczciwe. O-o, zły ruch. Weź to, o, tutaj trzeba iść. Dobra. Lećmy dalej. Ciekawy jestem, czy się to w miarę nagrywa. O, lecą, lecą. Ten zameczek jeszcze zdążę zaatakować, ale kwestia jest, czy zdążę jeszcze ten u góry, co tam był obok. No, no nie widzisz. Niski. Trochę więcej widzę. Ale dużo. Ale żadnego bohatera. Czyż to nie jest piękne? Archanielica Sara kroczy dostojnie u boku Uriela, po murach auli wspomnień. Wygląda na niezapokojoną. Przywódcy wymierającej rasy aniołów mijają setki ołtarzy połyskujących spod ścian złotą poświtą. Boże, co za teksty! Jakieś staropolskie! Na czym to ja skończyłem? Na po czym zatrzymują się przed jednym poświtem czerwonym światłem. Choć znają się od ponad 2000 lat, Uriel wydaje się być zaskoczony niecodziennym poruszeniem, które Sara okazuje na widok tego ołtarza. Modliłam się do Elrata, lecz nie odpowiedział. Nie po to dynastie zostały stworzone. Saro, nie ma innego wyjścia. Wszystko już przygotowane. Cesarz Liam już dał znać księciu Sławojowi. Będziemy oficjalnie wychowywać bliźnięta. Po raz pierwszy od 300 lat mam wątpliwości. Znasz słowa proroctwa. Inaczej w Ashanie zapanuje ciemność. Wystarczy jedno z nich. Ty wybierzesz które. Jak mam wybrać ofiarę z dwojga niewinnych? Wybierz to, które twoim zdaniem ma szansę przetrwać. Elrath cię poprowadzi. Chaos. Tylko jego siły ciemności naprawdę się boją. Trzeba stawić czoła prawdzie. Nie da się inaczej. Dobra. Czekajcie chwilę, zaraz wracam. Okej, jestem. No to zaczynamy. Trzeba szybko i koksiarsko podbić ten zameczek. I czym prędzej pokonać w końcu demony.
Mam nadzieję, że zdążę. O, jeszcze zdobył. Większy ruch. Zdobyła, przepraszam. Jeśli cię to urazi, bohaterze demonów. A dokładniej, psie z piekieł. Dobra, jestem. Chwilowo coś mnie nie było, bo byłem czymś zajęty. I się nie odzywałem. Nie wygląda to sympatycznie. Nie. Trzymamy się planu. Skoro tak robicie, no to ja tak zrobię. Nie będę sobie fikał do bohaterów typu nie da się go pokonać. No, o, tu jeszcze super. Coś sobie wskrzeszę. I koniec tygodnia to teraz sobie zrobię. I oddajmy ruch. Wycofujesz się, co? To dobrze. O, lecą, lecą. To pewnie inwazja na zamek. Tak przypuszczam. Więc sobie trochę dłużej poczekam. I zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Oczywiście, że wygram, no. Jestem bardzo wyśmienitym strategiem, więc to jest oczywiste. Tylko czy tego ulepszyć? Czy uda mi się? Uda mi się, czy nie? 15 potrzebuję drewienka. To może tak? Tam chyba było 35, czy... nie, 25 i 12,5 tysiąca. Jakbym wziął tak? A nie. O, o, super. Zrobimy taką wymianę. I tak. Teraz... pieniądze. Ile ich będzie? Tam ile było? 15? Dobrze mówię? Tak. Tak. 15. Pięknie. Już mnie nic nie powstrzyma. Och, och, co by się nie stało. Och, jak szaleją jednostki. Nie mogą się połączyć. Dobra. Oddajmy ten ruch i zobaczymy, co oni wykminią. Będzie inwazja, poczekamy. I odbijemy kolejne zamczyska. W sumie już dwa podbiłem, tak? Chyba, no, 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 dwa. Zostało tylko jedno. No trochę mnie to boli, że nie zdobędę tutaj dodatkowych zadań. Ale to, żeby zdobyć szkielety... ten 1000 to jest mało istotny. Jak ja dopiero ponad połowę jestem. Robimy tak. I tak. Ale chyba nie wyszkolę. No właśnie. No. Ale gdzie by mogły być te skrzyneczki, żeby łzeaszy zrobić ze szkieletów?
Zresztą co bym tu miał? Dostarcza 5000 sztuk złota. Zwiększa produkcję jednostek i nekromancja 100%. To tyle jeśli chodzi o zmiany. Ale skoro ja sobie poradziłem bez łzy oszy, to znaczy, że jestem wyśmienitym wojownikiem, który potrafi dowodzić wojskiem. Lecą i co ja pocznę? Długo jeszcze, ile mam czekać? Tak w ogóle, jak to wygląda sytuacja? Dość niski. Czyli jednak macie wojska. Sporo. A tu jak wygląda sytuacja? No bez zmian, tylko tyle, że jest jakiś bohater. Ale to nadal gówno mi daje, żeby był powód na atak. Na ten zamek. Lecą następni inwazje. Teraz się wkurwili chyba. O, jest ta kobitka. Czyli co? Nie, przeskakuj jeszcze. Kurde, przeskoczył. Chciałem zobaczyć. No i teraz pewnie koniec. Nie, jeszcze jeden. No, teraz, pokaż. Prawie żaden, czyli utracili. Dobra, obronimy się przed tym. 1, 2, 3... No może 4 pójdzie, na razie 2 idzie. Dobra, jeszcze poczekamy. Dobrze, że tego Kacpra mi nie atakują. A on sobie tam siedzi na dole, bez żadnych wojsk i nikt nie idzie na niego, bo każdy go olewa. No i proszę, czyż ten jest piękny? O tym właśnie mówiłem, że obrona jest zajebista. No, jeszcze jeden. Tak więc lepiej sobie siedzieć w zameczku i poczekać na przeciwnika. W ten sposób stracę minimalnie jakiekolwiek jednostki. A teraz jak tu czmychnę tych bohaterów, co tu teraz idą na mnie. O, teraz wszyscy wnerwieni, bo został tylko jeden. Tak? Tak, został tylko jeden. Ur Malfas. Tylko jeden został i będzie po was, dlatego wszyscy lecą na mnie, obawiają się, a ja na ich miejscu bym połączył wojska. Wtedy by mieli większe szanse, a nie jakieś takie rozdziabdziane na 6 bohaterów. No, i od razu pyk, pyk i koniec. O, tu coś więcej. A może mi się jeszcze uda podbić te zameczki? Nie wiadomo. Nic nie wiadomo. Łączcie się. Dobra, czekam na tych spóźnialskich. Zobaczymy, co oni zrobią. Przylecą. No tu jeszcze jakiś jeden leci. Od góry chyba. Tak, od góry. Kolejny przeciwnik. Ale to mu nic nie da. Mój zamek jest niepokonany. Albetyl. Pięknie. Zamek, który rozpierdolił już chyba 30 bohaterów. Podczas każdego oblężenia. O, tu coś więcej. Kurde, ale mogliby dać więcej tego doświadczenia jeszcze, a nie, że już poziom ograniczony, już wam nie pozwolimy dalej expić. Chamskie to jest, naprawdę. No. Okej, dobra. Aha, jeszcze nie mogę wyszkolić, to chociaż sobie...
tu wskrzeszę, ale i tak nie wskrzesiłem wszystkiego. No, kolejny. I to już by chyba tyle było wszystkich, którzy lecieli na mój zameczek. Tu trochę też straciłem, ale co się dziwić. Ta jednostka jest chyba właśnie ostatnia. I to jest ich 74 aż. Dobra. Teraz nie wiem, czy się zastanawiam, czy lecieć i się cackać jeszcze z nimi, czy po prostu lecieć już koniec. Ale z tego, co tu widzę, jak tu jest cały czas wysoki, to to nie ma sensu. No mógłbym ten zameczek podbić, no ale jaki to ma sens? Popłynę sobie po prostu, podbiję ten ostatni teren i tyle! Koniec, kropka. I taka taktyka właśnie jest dobra. Ktoś mi zarzuciłby, że nie pokazuję wszystkiego, ale jak tu pokazać wszystko, jak tu patrzcie, ile jednostek wytraciłem. Zwłaszcza tych. Tych to w ogóle cały czas atakują, nie wiem dlaczego. Jednostka specjalnej troski. Dobra, czas to pieniądz, czas lecieć. I tak wyszłem na tym zyskiem, jeśli broniłem się, niż tak, że sobie tu gdzieś latałem i zaatakowałem w drodze bohaterów. Zdecydowanie lepiej wyszła obrona w zamku niż na jakimś terenie. I teraz sobie jeszcze podbiję posterunek, biorę stateczek i płyniemy do ostatniego podziemnego zamku. O, tu coś dużo jest tych wojsk. Denerwuje mnie jeszcze to, ale to może za chwilę. Bo sobie jeszcze zrobiłem coś takiego. No nie, no słuchaj się mnie. Dobra. Tych wskrzesić będę. Wskrzeszać. Zaraz, tu jest ile? 788. A tu? No, naprawdę. Nie lubię tego, że jest droższe wskrzeszanie. W końcu, co to za zaleta? To już wolę po walce dostać tam z 50 czy 100 szkieletów, niż jakieś kupowanie jednostek, kiedy chcę. Co mi to da? Jeśli ktoś ma słabą gospodarkę, to mu gówno to da. Takie coś. No trudno, no nie znajdę chyba tych jeszcze dwóch części. Ale za to wcześniejsze misje wykonywałem, misje dodatkowe, no co... Co to? Chyba jedno mi wybaczycie. No nie, wybaczycie mi. Tak, wybaczamy ci, wybaczamy. O, świetnie, dobrze, dziękuję wam. O, 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 coś skacze. Skoczek. Pięknie, dobra. Nie, 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 nie. Aha, dobrze. Świetnie. Jednostki, które się chcą przełączyć. To mi się podoba. Tu jest jakaś jednostka, tu też jakiś chyba posterunek, albo co? Chuj, wi! Lecą wszyscy, patrzcie jak się boją. Zauważyli, że jest już kres ich życia. Koniec żywota wiecznego. Może tak? Akceptujemy. No niestety, tylko złoto mam do wyboru. Tak to już jest. Teraz trzeba dobrze zagospodarować terenik. To już ostatni. Mana odnowiona. Świetnie. Tu co jest? Myślałem, że to wilki, a to jest legion sukbusów. Niech was nie zawodzą słowa prawie żadne, bo legion to naprawdę dużo. Ten już stwierdził, że się nie opłaca. Wie, że już przegrają, chyba że użyje portal. To by było chamskie. Naprawdę chamskie. Tu
co jest? Prawie żaden. Setki Legion. Coś tu jest. Jakiś obrońca. Nie. Kurwa. Czy to jest aż tak chamskie? Ja pierdolę. Bierzemy walkę. Tak nie będzie. Mogłem się tego spodziewać. Duchu. Ten może tu przeleci. Nie tak. Ten tu. Ten tu. Ten tu. Nie tak. Tak. Strzelcy niech tu będą. I ten tu. Dobra. Nie dziwię się, że przegrałem. Jeśli ja tu widzę 200. Mam coś jak oślepienie. Posiłki. Świetnie. To jest taka zdolność, ja ją wcześniej dodałem. To jest taka zdolność pasywna, teraz tak. Nie mam oślepienia. Ciekawe ile obrażeń. 308... 314. No mogę to użyć. W końcu mam... Aż w chuj many. Ach, co by to nie było. Nie tak. A jeśli nie, no to sobie jeszcze raz będę musiał wczytać. Sobie wojska w pierniki narobić. Wycudowałeś. Dobra. A ty lecisz na bramę. Chociaż ja tu widzę wszędzie przewagę. To nie ma nic dziwnego w tym. Właśnie. O, tam skądś szczela. W wieży się schował. Przeciwnik. Dobra, no trzeba tego atakować. On mi się nie podoba. Ale w sumie oni mają tylko jednego strzelca. To nie ma sensu lecieć tam dalej. Masowa agonia robi swoje. Nie, co wy robicie? Dobra, weźmiemy te... Czy jednak nie? Może osłabienie masowe. Żeby mi jeszcze nic nie wyrobił. A ja tutaj sobie przenoszę, żeby tylko... przyblokować tego strzelca. Nie, no... Co to ma znaczyć? No i koniec z wskrzeszaniem. Niestety. No nie wiem, czy to był dobry ruch. Na pewno nie. Wiecie co, ja już znam koniec tej walki. Po prostu sobie wczytam i będę mieć więcej wojsk, więc... Wrócę po krótkim momencie dla was, a dla mnie długim. I witam was, witam po znowu długiej przerwie z wielkim dylematem, a mianowicie obroniłem się przed dwoma potężnymi natarciami, jednak tu jest jeszcze jedno wielkie natarcie. Anastazja wybroni się, natomiast będzie wielka strata, więc... Pomyślałem sobie... O, polecę.
teraz będzie trochę ścinać. O, o, już przestało. No i dobra, no. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Co z tego będzie? Stracę zamek i chyba będę mieć tydzień. Z tego, co mnie pamięć nie myli. Tydzień na to, żebym podbił jakiś zameczek, ale skoro moim celem jest tylko zaatakować te 6 zamków, no to tak zrobię. No. Dobra. Wiedziałem, że tak będzie. Zaraz będzie przebudowa. Czy co? Czy nie da się przebudować? Ta misja naprawdę jest przerąbana. Naprawdę jest trudna. Tak. A nie, tydzień siarki, myślałem. Ale to nieważne, nie o to chodzi. Po prostu muszę się dostać. To jak najprędzej. Prędziutko, prędziutko. I między innymi tam był ten koleś. O, 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 o. Tak. Świetnie. O, super. Ale i tak wyszkolił wojska, więc to gówno mi da. Gówno. Misja naprawdę jest przejebana. I się zastanawiam, czy dobrze grałem. I czy nie robić... Tak, wiem. I się zastanawiam, czy nie zrobić, że sobie zacznę od nowa. I w jakimś tam momencie znowu zacznę sobie. Żeby to było tak dla jasności, a ty sobie uciekaj. Denerwuj tego demona. W końcu to nie demon szybkości, no nie? Oczywiście, że nie jest demonem szybkości, jest dużo wolniejszy. No. Nie no, ta misja jest naprawdę przerąbana. Ja myślałem, że będzie dużo łatwiej. No pierwsza sesja, tak wiem. Pierwsza sesja to naprawdę szybko mi jakoś poszła. A tu... To naprawdę jest kicha. Chyba, że ja naprawdę mam na chama lecieć od razu, już podbić pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty portal i nie dać im się odbudować. Lecieć tak na chama, a nie tak, że wiecie, przebudować sobie tak spokojnie, lajtowo i w ogóle. A, dobra, zapomniałem się ruszyć Kacprem. No właśnie. No a ten co suduje? Wiem. Zostało mi niewiele. A, zapomniałem. O szkielecikach. Dobra, olać ich. I mam nadzieję, że nie będzie teraz dużo... tego wszystkiego. Aha, aha. Tak, jasne. Brawo. I znowu przegram. Kurwa mać. Nie no. Tak, wiem, koniec gry, przegrałem. Świetnie, wyśmienicie, bardzo się z tego powodu cieszę. Oj, Boziu, 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 Boziu. Wiecie co? Tak sobie myślę. No nic, myślałem, że już skończę to. Ale najwyraźniej. No niestety. Nie mam jak. Wiecie co, ja sobie tak... muszę od nowa zacząć tę misję. Jak dojdę do kluczowego momentu, to po prostu dam wam znać. Tak więc... żegnam się z wami w tym niezbyt optymistycznym pożegnaniu. Po prostu muszę na spokojno sobie to jeszcze raz przejść. Obmyśleć dobrze. I jeśli zostanie ten jeden terenik, no to wam po prostu dam wam znać po prostu. Tak więc, no niestety, żegnam was. Na razie.